Na razie to pewnie się zastanawiacie, dobra, ale o co ci chodziło z tym skill pointem, skoro póki co on nawet nie może do twojej bramki strzelić? Otóż nie bez powodu mamy tutaj dwa orby do zdobycia, ponieważ będziemy robić to dwa razy. Teraz jest ten pierwszy raz, a zaraz będzie drugi. Musimy 5 punktów zdobyć z tego, co ten ziomek nam powiedział. O, i obronił, widzicie? Patrzcie, kurde, na tego. Się, kurde, odpalił, zobaczył, że jednak nie jest to tak, nie jest to takie łatwe, że tak powiem, bawić się ze smokiem. Dobra, pluń! Jeszcze 2 punkty, co najmniej. Oj, mogę sobie teraz tutaj pomagać, jeżeli chodzi o ten drążek. Ale nie będę za bardzo sobie pomagał, bo jeszcze sobie zaszkodzę w tym momencie. Trochę nam klejnotów jeszcze brakuje, I guess. Gratulacje! To dla ciebie! Chcesz spróbować zagrać jeden na jednego? Wygrywa ten, kto pierwszy strzeli 5 goli. Strzelasz do czerwonej bramki. Do dzieła! Dobra, jak widzicie, teraz ten challenge wygląda następująco. Po prostu mamy bramkarza z jednej i z drugiej strony i mamy osoby atakujące, czyli w tym wypadku ja i ten Riptok. No i wygrywa ten, który strzeli, wiadomo, jak najwięcej. Fajnie byłoby, gdyby mi się udało skill pointa za to dostać, w sensie wiecie za co, za to, że ja bym strzelił 5 goli, a ten tutaj z przeciwnej drużyny by ani jednego nie strzelił. Ale jest to bardzo, bardzo ciężki skill point do zdobycia. Ale może mi się uda, kto wie. Na razie mam 3 gole, więc jest ok. Ale jak to wszystko się skończy, to zobaczymy. Może będę miał jakąś antyklątwę let's playową. No póki co idzie dobrze. Wspaniale wręcz, mógłbym powiedzieć. Tutaj już mam pewne obawy, że mi się nie uda, ale zobaczymy. Gratulacje! To dla ciebie! Jeśli będziesz się wpatrywał wystarczająco długo, przestaniesz cokolwiek widzieć. No bo wiecie, no, orb jest tak bardzo świecący, że normalnie Spyro przestanie widzieć. Ale tak, udało nam się zebrać wszystkie kule. Co swoją drogą jest fajne i zdobyliśmy skill pointa i mamy teraz 12 żyć. Dosłownie 12, jak widzicie zresztą. A teraz czas zacząć poszukiwania pozostałych klejnotów. Gdzie one są? Gdzie zgubiłem? Tutaj na dole coś jest, kurde, Sparks. A no faktycznie jest. I tam u góry rakieta, ale w sumie ona jest bezużyteczna, ponieważ nie ma tu już żadnych klejnotów. A, tu są, dobra. Rakieta to w sumie może sobie jedynie tam postać i tyle. Tyle, co ona może zrobić. Faktycznie jest jeszcze tutaj właśnie ta sekcja. No i tam mamy wszystko, nice one. Ale w sumie niech będzie, odpalę sobie tą rakietę. Niech se polata. I niech se po prostu wpadnie w skarpę i tyle. Dobra. Mamy zrobione 100% w Migocie i Świątyni Kolosów. Więc teraz myślę, że możemy już opuścić poziom. Wyjdźmy stąd. Ooh.
Boże święty, co tutaj się działo? Ale tak, pewnie już wspominałem o tym, że Spyro w loading screenach, tam wiecie, w prawym dolnym rogu jest koloru niebieskiego, a w poprzedniej grze był koloru fioletowego. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w Spyro Trójce. Tak szczerze. A więc witam Państwa bardzo serdecznie. Trzeba se teraz kupić u Moneybugsa, wiecie, moc pływania. Witaj, Spyro! Chciałbyś się nauczyć pływać pod wodą? Mogę cię tego nauczyć za niewielką opłatą. Świetnie! Zaczynamy! Możesz swobodnie poruszać się na powierzchni wody. Do nurkowania służy szarża. Kiedy będziesz już pod wodą, użyj skoku, by pływać, i szarży, by atakować. No dobra, jestem z powrotem. Sorki za to ZW, ale po prostu musiałem jedną rzecz pewną zrobić. Pewną jedną rzecz zrobić, o! Ta. Nauczyliśmy się teraz pływać, więc proszę bardzo, Spyro już jest lepszy od tego Spyro ze Spyro 1, ponieważ ten chociaż potrafi pływać, a Spyro w Spyro 1 nie potrafi pływać. No, i teraz sobie możemy, że tak powiem, popływać, pozdobywać i możemy robić tak naprawdę wszystko. Ale my jeszcze nie będziemy zabierali się za tą dalszą część królestwa. W sensie tą tutaj, gdzie jest ta taka dziupla, gdzie są klejnoty i tak dalej. Ponieważ jeszcze musimy przejść jeden poziom tutaj. Bo wiecie, Idols... Springs mamy zaliczone, a nie mamy jeszcze... Znaczy, tfu, Colossus, a musimy Idle Springs zaliczyć. No. Sorki, naprawdę, jeżeli komukolwiek to przeszkadza, że ja się tak plączę. Nie wiem, po prostu mam... Jak sami zresztą widzicie, mam czasami dni, gdzie się nie plączę, a czasami dni, gdzie się plączę. No. Ale myślę, że to jest jakoś do przeżycia. Rzeźbozdrój. Ho, 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 ho. Czyli... Idle Spring. Więc lecimy z koksem. Tutaj powinna wam się pojawić japońska nazwa. A z ciekawostkami poczekam po cutscence wprowadzającej i wytłumaczeniu wam fabuły tego poziomu. Więc fabuła tego poziomu jest następująca. Ci rzemieślnicy po prostu sobie chcieli z drewna stworzyć coś. Nie jest tutaj wytłumaczone co dokładnie, ale chcieli po prostu stworzyć coś. Jeden z nich stworzył potwora, którego będziemy musieli z tego poziomu się pozbyć, czyli tego między innymi ziomka z pianką ognistą. Jego trzeba będzie się pozbyć z tego poziomu. Ale dobra, czas na ciekawostki. Idle Springs ma podobny motyw muzyczny do Fracture Hills. Ten poziom ma takie samo tło jak Cliff Town ze Spyro 1. Końcowa cutscenka z tego poziomu jest nawiązaniem do Jasona Voorheesa z Piątku 13. I teraz tak, Idle Springs jest połączony z poziomem Colossus. Skąd ta teoria? Otóż są tutaj ziomkowie, czyli tych oto... ci oto panowie z kaskami na głowach, którzy występowali właśnie w poziomie Colossus. Ponadto we wcześniejszej wersji demo tej gry ten poziom nazywał się Colossus Springs, a poziom Colossus nazywał się Colossus Valley. Tak tylko mogę to nadmienić i podkreślić.
I ponieważ mamy moc pływania pod wodą, to możemy dostać się do podwodnej sekcji, która jest tutaj. A raczej może nie tutaj, chociaż miałem też to na myśli, ale dokładnie mówiąc o tą oto wielką dziuplę. Bo tam mamy jedną minigierkę, którą kiedyś nawet zrobiłem jako poradnik dla polskiego gamera, jak robił swoją serię ze Spyro 2 na kanale EX. Bo ta minigierka jest bardzo prosta. Ja wam zresztą to pokażę, jak ona jest bardzo prosta. Ale najpierw pójdźmy zagadać do tego ziomka. Zamknęli mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy trzech zadań. Pierwsze zadanie. Spraw, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował pomocy. Spyro, udało ci się. To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przy... Jak widzicie, to było dosyć proste zadanie. I swoją drogą, czemu wydaje mi się, że tutaj jest trójkąt Illuminati? Dobra, okej, lećmy sobie dalej stąd. Tak czy siak, jak widzicie, było to dosyć proste zadanie i trochę dziwię się, że... Posąg jest głodny i nie nasyci się, póki nie pożre 10 ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc... Trochę się dziwię, że ktoś może mieć z tym zadaniem problem. No ale dobra, zaczynamy kolejne nasze zadanie od tego oto ziomka. Czyli między innymi nakarmienie tego posągu. I tutaj jest dosyć ciekawa sprawa. Ale zaraz o tym opowiem. Najpierw zabierzmy się za to. Sorry, że ja się tak wyciszyłem, ale tutaj próbuję się skupić. Ale jak widzicie, zadanie z tym poziomem, raczej w tej sekcji, jest takie, że musimy nakarmić posąg niebieskimi i żółtymi rybami. Dobrze, Spyro. Zostało jeszcze jedno zadanie, a wykonasz je przy kolorowych kamieniach. Tam się... Ponieważ gdybyśmy do paszczy tego posągu dali czerwoną rybę, to ten posąg by wypluł wszystkie ryby. Taka ciekawostka. O ty gnoju jeden, to mnie bolało. Spyro, stworzone przez nas posągi ożyły. Wypędziły nas ze świątyń i zabrały nam jedzenie. Ale dobra, jeszcze powiem o pewnej ciekawej rzeczy, która ma miejsce w tym poziomie, mianowicie sekcja z glitchami, bo jest to bardzo ważne. Więc tak, kiedy Spyro 2 Riptos Ridge pojawił się na PlayStation Network, poziom Idle Springs oraz Colossus były strasznie problematycznymi poziomami. W dużym skrócie, poziomy te nie chciały się załadować, co powodowało, że gracz nie mógł zrobić ani 100%, ani nic, ponieważ w ogóle nie mógł tego poziomu w żadnym wypadku zacząć, ani tego, ani Colossus. Co spowodowało, że Spyro 2 został na jakiś czas wycofany z PSN-a, a następnie po poprawce z powrotem przywrócili ten poziom, znaczy ten poziom i w ogóle całą grę. Ale raczej te dwa poziomy. W oryginalnym Spyro 2 jest możliwość wykonania techniki, którą nazwałem Swimming Glitch. Czyli wiecie, to samo co w Summer Forest, co wam tłumaczyłem, że może Spyro uderzać tak tutaj o tą krawędź wtedy... No wiecie, o co chodzi, po prostu może Spyro tak uderzać głową o trawę i nagle by zaczął pływać w powietrzu.
ten ziomek nic nie chce powiedzieć? Kurde. Myślałem, że on chce coś powiedzieć, więc dlatego specjalnie się trochę wcześniej wyciszyłem. A tu taki myk, strollował mnie gościu. Ncia, ncia. Ja przez chwilę myślałem, że to był niebieski motyl, bo tak to bym dostał życie. A tak to dupa. Metalowe osłony chronią rywali przed płomieniami. Wciśnij i przytrzymaj szarże, aby pokonać ich w inny sposób. Dzięki Zoł za wchodzenie mi w zdanie, jak zwykle zresztą. Bo powody, bo musisz mi włazić w zdanie. Naprawdę Zoł, uwielbiam cię za to, po prostu jesteś najlepszą na świecie, nie ma lepszej wróżki od ciebie Zoł. Serio. Zołzo jedna. Czternaście żyć. To jest dobry wynik dopiero. Nic tutaj nie pominąłem? Chyba nie. Chyba jest wszystko git. A ten też nic nie chce gadać. Słabiak. O 15, kurde. Dobra, tutaj klejnocika bym pominął. Raczej klejnocik. Aby było ci łatwiej, skieruj kamerę w lewo lub w prawo. Ciekaw jestem, czy tutaj też będą jakieś jeszcze życia, które pominąłem albo które będę mógł zebrać. W sumie pogadajmy z tym majstrem. Aby wykonać zadanie, musisz wskoczyć na bloki we właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę musisz wykombinować sam. To jest dosyć ciekawe zadanie. Otóż dobra, mamy tutaj gwiazdkę, więc chyba to właśnie będzie pasować. Teraz to będzie chyba... Nie, właśnie nie. No to jeszcze raz. Widzicie, z tą minigierką mam zawsze problem. Więc to chyba to będzie pasować. Tak. Potem chyba będzie pasowało to. Dokładnie. I teraz nie mam pewności, czy to, czy to. Wydaje mi się, że chyba... To! Nie! No właśnie. Świetnie, Spyro! Jak na smoka jesteś bardzo sprytny. Jedyne, co mogę ci dać, to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce z narzędziami. No to spoko, mamy 8 orbów i zaraz półtorej godziny nagrywania. Ale dobra, myślę, że zedytuję wam teraz powrót tam, więc widzimy się za chwilę w tamtym miejscu, gdzie powinienem być. I już jestem, który jestem. Twardziel z ciebie, Spyro! Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia, chętnie cię przyjmę. Tymczasem weź ten talizman. No i subcio. To co mamy, to mamy. I teraz, zanim pójdę w tę stronę, a uwierzcie mi, bardzo bym chciał, pójdziemy w tę stronę, ponieważ tutaj mamy klejnoty, które byśmy ominęli. A ja nie lubię bardzo omijać klejnotów. Ja wolę robić od razu 100% niż potem martwić się o to, że hej, gdzieś zgubiłem klejnot. I to by było na tyle chyba z tej sekcji. Tak, bo tutaj bym się już cofnął, więc możemy podążać dalej w stronę tamtą, którą chciałem oficjalnie pójść. Swoją drogą, bardzo mi się podoba tutaj ten wodospad. Serio, jest epicki.
I teraz właśnie lecimy sobie tędy, zahaczając sobie o tutaj klejnociki. Tutaj też zbierając klejnociki. Zaraz się zajmiemy tą sekcją, bo wiem, że pewnie na to czekacie również. Ja sam na to czekam, bo bardzo lubię tą sekcję. Jest śmieszna i jest fajna zarazem. Ale z tym poziomem miałem takie wspomnienia, że nie wiem czemu strasznie się bałem tych posągów. W sensie tych drewnianych, które zostały ożywione. Nie wiem, w Spyro 2 dla mnie za dzieciaka miały przerażającą mordę. Taką creepy mordę. Jak krempim pasta. No i subcio. Mamy tutaj klejnociki. I ciekawe ile wpadło pod wodę. No powiedzmy, że porówno. I teraz resztę orbów i klejnotów zbierzemy w tamtych rejonach, więc ponownie ze dwóch, ponieważ trochę trzeba pokonać. Trochę taki króciutki dystans trzeba pokonać. Pyk, 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 pyk. Jesteśmy gdzie jesteśmy. Więc mógłbym w sumie zacząć już teraz zrobić coś takiego, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie na początku zebranie klejnotów tutaj, a dopiero potem skupieniu się na zrobieniu tego na 100%. No i mamy już klejnoty wszystkie z poziomu, więc teraz możemy spróbować zrobić skill pointa. Ale poczekamy sobie, no właśnie, jak się ten posąg tutaj... Mamy ogólnie 6 tych platform do zniszczenia, więc let's go! Pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. No to jednak nie ziomkowy, tylko panie, które trzeba było ratować. Zebrano wszystkie kule. Dobra, mamy tutaj również 100%. Wow, 3 poziomy na 100%. Więc wychodzimy sobie, a czekajcie, 11% w gierce mamy, o, to subcio. Dobra, opuszczamy sobie ten poziom i widzimy się w kolejnym poziomie. Huh.